Po zejściu z ringu zaraz, forma wysoka, jak zwykle, u Agaty Kaczmarskiej, ale takiej męki chyba dawno nie miałaś zawodniczką. Też tak uważam. Taktycznie nie mogłam podejść do walki, czułam chyba już zmęczenie turnieju. To jest, miałam długą przerwę w startach, także wydaje mi się, że to zaważyło. Nie jestem ogólnie zadowolona, bo zaczęłam stawiać stare nawyki, wpadanie, to było niepotrzebne. Jednak to już jest wygrana, na pewno nie spocznę na laurach, tylko będę trenowała jeszcze ciężej. Mam nadzieję, że jeszcze więcej walk przede mną i zdobędę to doświadczenie, żeby sięgać po medale Igrzysk Olimpijskich. Agato, nie może być inaczej. To musi tak być. Cierpieniem i cierpienie jest nagradzane. Nagradzane, a medale na Olimpiadzie będą tą nagrodą na pewno. Twój hart ducha, twoje zaangażowanie, twoją pasję jest tak wielkie, że innej drogi nie masz po prostu. Dziękuję, jest mi niezmiernie miło, dziękuję bardzo. Naprawdę, naprawdę ja aż, no, serce mnie dosłownie bolało z tego powodu, że ona cię tak męczy, bo ona wisiała na tobie. Ty tam, prawda, robiłaś po tym pasie i po tym... Dawała ciosów, bo wtedy miałam szansę. Dzisiaj odcięło mi nogi. Nie byłam w stanie szybkością nadrobić, mimo że wiem, że jestem dwa razy od niej szybsza. Ona po prostu cię blokowała, ale mądrość twoja zwyciężyła tutaj jak najbardziej zasłużenie i nie ma dwóch zdań. Cieszę się, że trenerzy z Narożnika podpowiadali mi, żebym biła w pół dystansie i ustabilizowała pozycję, bo naprawdę ciosy to jest automat, ale o nogach musiałam pamiętać. W czasie zmęczenia trenerzy powiedzieli, no i się udało. Dziękuję. Ja gratuluję i do następnego wesołego i przyjemnego spotkania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.